Tak bowiem bo umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przygotowując tą katechezę, tak sobie pomyślałam, że warto jest nam uświadomić sobie jedną ważną rzecz, że ten grzech pierworodny, on nigdy by nie pozwolił nam uzyskać tej łaski zbawienia. Dlatego musiał przyjść na ziemię Chrystus, żeby poprzez swoją śmierć dać nam tą łaskę. I Bóg tak to świetnie jakoś zaplanował, że pomyślał sobie, dam Syna, który będzie i Bogiem, i człowiekiem, żeby ułatwić nam tą drogę dojścia poprzez Jezusa do samego Boga Ojca. Poprzez swoją cielesną naturę pokazał nam, że też ulega zmęczeniu, też jest słaby, też potrafi się zdenerwować, ale jest nadal Bogiem i to słowo, które Bóg wlał w jego usta jako swojego Syna, było tak mocne, że tak samo jak z celnikiem, że potrafił dostrzec nawet w człowieku bardzo grzesznym to światło, to dobro, dlatego że Bóg stworzył z natury Boga człowieka dobrego. Poprzez grzech gdzieś to nasze dobro się zagubiło i cały czas Pan Jezus mówi, że ta droga do zbawienia jest właśnie poprzez Jego imię, poprzez Jego osobę, dojście do Boga Ojca. I są tylko takie trzy ważne rzeczy, które jakoś bardzo mnie dotknęły. To jest to, że są te trzy punkty. Wcielenie Jezusa, czyli Bóg daje Syna. Syn jest bardzo takim naturalnym człowiekiem, tak jak my, więc łatwiej jest dojść do Boga poprzez Jezusa. Dokonuje się śmierć na krzyżu. Dokonuje się coś niesamowitego, że poprzez tą miłość, którą Bóg skierował na swoje stworzenie, czyli na nas, daje Jezusa, ale też Go poświęca. Że patrząc na krzyż, nie rozgrywa się tam dramat, rozgrywa się tam coś pięknego, dlatego że to, co wymazuje w naszych sercach tą pamięć o miłości, że ten grzech, z którym staramy się zerwać, ale czasami jest nam trudno, zasłania to prawdziwe piękno czystej miłości, którą Bóg dał nam już od samego momentu naszego stworzenia, od samego momentu naszych narodzin. I potem jest zmartwychwstanie w Jezusie. Zobaczcie, jakie to musiało kosztować. Raz, że Boga Ojca, dając Syna, umiera na krzyżu, daje Go z miłości. Wie, że ta miłość wypełni to, co w człowieku cały czas jest, ale gdzieś tam zakryte. Tęsknota za miłością. I to zmartwychwstanie, że zmartwychwstanie znowu przywołuje nadzieję, że miłość może się w nas odrodzić na nowo. Jeżeli miłość na nowo się w nas narodzi, to przyjdzie też zbawienie. Dlatego, że wtedy nasze serca stają się bardziej otwarte na to, żeby pozostawić grzech, pozostawić to, z czym jest nam trudno żyć i przyjść poprzez krzyż, poprzez to właśnie cierpienie do Jezusa, a jednocześnie do Boga Ojca. I jeszcze jedna ważna rzecz, że dzięki łasce jesteśmy zbawieni. Tak patrząc na Pawła, no przecież gdyby nie było tej łaski, gdyby Pan Jezus nie spojrzał na to nasze nędzne życie czasami, to przecież nigdy ten Paweł by nie przyszedł do Jezusa. I dzięki temu też nigdy ja bym nie przyszła do Jezusa, nigdy każdy z was by nie przyszedł do Jezusa, gdyby nie było właśnie tej łaski. I to, co z tej katechezy chciałabym, żebyście wynieśli, to, że łaską jesteśmy zbawieni, łaską jesteśmy przyprowadzani do Chrystusa, łaską też dokonuje się nasze oczyszczenie. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Samo słowo Jezus przyprowadza cię do Jezusa. Samo słowo Jezus wyzwala w tobie naturalne piękno miłości. Piękno miłości nie,
niepomazane grzechem. Jest to coś niesamowitego, kiedy można przyjść z tą świadomością, że chcę zerwać z tym grzechem. Nawet ta cała świadomość i pragnienie zerwania z grzechem już jest łaską. Dlatego prośmy w czasie tej naszej modlitwy, kiedy Pan Jezus będzie blisko nas, aby pozwolił nam zerwać z grzechem, a jednocześnie dostąpić tej łaski zbawienia, łaski odczytania naturalnego piękna miłości i tej bliskości Chrystusa, wyobrażania sobie tego, tej świadomości, że Jezus jest tutaj obecny, żywy, bez względu na to, jakie mamy odczucia wewnętrzne. Mogą to być naprawdę przygnębiające jakieś nasze smutki życia codziennego. To wszystko Jezus jakby otula tym własnym naturalnym pięknem miłości. I tylko krótka taka informacja, że Pan Jezus będzie wystawiony, to napiszcie sobie chociaż jedno słowo, z którym idziecie przez życie, trudno jest nam. Może to być nieczystość, może to być brak wiary, może to być brak rozeznania na drodze, może to być jakaś choroba. Słuchajcie, choroby też są skutkiem grzechu. Jakieś depresje, cierpienia, nasze takie trudności ze snem, to też jest wynik grzechu. Spalmy to. Niech to będzie takim symbolem tego, że Jezus w tym momencie przychodzi, On jest i daje tą możliwość łaski sakramentów. To jest tylko symboliczne. Sakramentem jest sakrament spowiedzi i Eucharystii. Amen.